Burza była, już poszła. Dobra, ciśniemy. To akurat nie moje koty. Plan na dzisiaj to tutaj zrobić prostą drogę, co by Magdam się mogła tam dalej dociągnąć do miejsca, gdzie chce zrobić kopalnię. I rozszerzenie korytarzy na dole plus zrobienie piętra jeszcze jednego. Ale to wam zaraz pokażę, na początek zrobię sobie drogę. Półpłytki są. Te półpłytki też są. Pochodnie mam. Magda dzisiaj zginęła sporo razy, bo walczyła z pigmenami u nas w łazience. Czekaj, ty, muszę Minecrafta przyciszyć. Ale bo miała jedną śmierć. A zatem mnie nie było 20 minut i ona w tym czasie zdążyła tyle razy umrzeć. Nie, bo pigmeje nam wlazły do łazienki. Czy w sensie wylazły z portalu i zeszły do łazienki. Zresztą mnie nie pytajcie, mnie przy tym nie było. Już kurwa. Kupię półpłytki. Siema, cyca. Tak sobie chciałam tutaj ładnie przeskoczyć. Mówię, o, akurat się skitram. Ni hu hu. Siemanko, siemanko. Miło mi was wszystkich tu widzieć. No, trzeba tutaj schody, a przy sobie nie mam, dobra. Cyk. Nie mam zielonego pojęcia, jakie mam mody. Bo to mi wszystko Wojtek ogarniał. Ja dzisiaj przy nagrywaniu bodajże ostatniego odcinka Harego miałam. Takie urwanie chmury za oknem, taki grad, że u. U mnie też duszno, dlatego cały czas mam włączonego przyjaciela. Tutaj będzie kiedyś miejsce. Które, to znaczy będzie tutaj pewna budowla, którą jeżeli spodobał wam się konkurs na farmę, będzie też konkurs na to, co ma być tutaj.
Dobra, Magda wszystko w skrzynce ma. Nie to, tylko to. A, miałam schody zgarnąć. A wszystkie schody zarąbał Kuba. Zastrzelę go. Jezu, znowu nie ta skrzynka, ta skrzynka. Nie ma tu gdzieś mniej dyrta? Tu muszę wziąć to, dobra. Teraz zgarniam to i to, okej. I... Tu. Okej. A po schody sobie później przyjdziemy. Oczywiście nie wszystko wzięłam, bo nie byłam sobą, jakbym wzięła wszystko. Dobra, teraz tak. Tutaj są drzwi. Dwa. Trzy. Tak, raz, dwa, trzy. I cztery. Chyba ten gadający teksturpak mnie kiedyś wykończy. Tak? Czekajcie, zaraz to ogarniemy zresztą. Science, nie, Minecraft według kiny nie wraca, znaczy... Trzeba było ogólnie Minecraft oczami kobiety, ale nie, to nie wraca. Na live'ach sobie mogę popykać. Coś tam od czasu wam nagrać na speedzie, ale jako seria w planach nie mam. Nie muszę to jeden głębiej zrobić. Popieprzyłam to. O Jezus. Jeszcze jeden. O. Tak. Wo, to właśnie Kuba, który nagrywał z Magdą serię swego czasu. Tego węgla spróbujemy go zignorować, bo kurde, węgla mamy tyle, że uhuhu. Dobra. Na tej ścianie będą tutaj jeszcze schody do piętra niżej. Tutaj będą w przyszłości kolejne pokoje. Cyk. Dobra.
Czyli powiększone to to mamy. Tylko jeszcze trzeba, dobra, okej. Ogólnie mi się te tekstury bardzo podobają. Właśnie, bo tutaj będą schody. Jak będzie to model 4, to będę oglądać. Właśnie widziałam, że ma być. Która to jest Silk Touchem? Ta, no to cyk. Czekajcie moment. Dajcie mi moment. Siemka, siemka. Kamerę trzeba odłączyć i bierzemy się za robotę dalej. Po co tu przyszłam? Przyszłam tu po Glowstone'a. Dzięki za przypomnienie. Kamil, Boże, wy mi cały czas się mnie pytacie, czy coś tam zrecenzuję. Słuchajcie, ja dopiero z tą serią wyruszyłam. Jest jeden film na odcinek. Ja naprawdę jeszcze się jakoś tak nie zastanawiałam, co będzie za... nie wiem, za 50 odcinków, bo jest dużo filmów do zrecenzowania. Dajcie mi czas i się przekonacie. Akurat pod tym względem musicie być cierpliwi. Koki, naprawdę jesteś tylko pierdyliardową osobą, która o tym napisała, naprawdę.
Dobra, to mamy powiększone, tu się coś rozbuduje. W ogóle muszę coś wymyślić na ten korytarz. Tylko co by tu zrobić? Królewski nie mam w planach zmiany tekstur paka. No bo to jest ogólnie... Ajajaj. Nie wiem, czy tu odtąd zrobię schody. Myślę, że to jest dobre miejsce do zrobienia schodów, czy zacząć od ściany? Od ściany. Też mi się wydaje, że od ściany. Krab za dużo. Dobra. A ja schodów ze sobą nie wzięłam, nie? Ale jestem sprytna, to żeby mnie czasem. Jak widzicie, pod względem schodów jestem minimalistką. Czy mam w ogóle schody? Nie mam. Dupa, nie mam. W pizdziec, ścinałam złe drzewa dzisiaj. A tak chciałam być do live'a przygotowana. Dobra. Idziemy ścinać drzewa. Nie mogę zrobić schodów po obu stronach, gdyż... Chociaż nie, mogłabym. Ale nie, bo pojedyncze schody po obu stronach mogą źle wyglądać. A ja mam ze sobą wszystko, co potrzebne, tylko no... No dobra, nie mam. Się oczywiście drzewa musiały popierdzielić i ścinałam oakami, jest potrzebny sprus. Boż. Posadźmy, co by tutaj goło i wesoło nie było. Z tymi jajkami. Tu mi Giant nie jest potrzebny, mamy mod na ścinanie drzew, więc to idzie szybciutko. Muszę w ogóle gdzieś koło siebie te drzewa postawić. Znaczy posadzić home. Ale słuchajcie, nie ma sensu robić podwójnych tych schodów, bo one będą po prostu wyglądać źle, bo na każdym piętrze będą inne schody. Bez sensu. Żebym tak miała w całym domu zrobione. To co innego. A tak to taki Lipton. Dobra.
Bezpieczna strefa to jest strefa, gdzie nie spawnią się mody. Moby. Tfu, mody. Kurwa, brawo ja. W sensie, żeby nam creeper i zombie po domu nie latały. O, schody muszą być wszędzie takie same, bo będzie lipa. Cyk, 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 cyk. Cyk, cyk. Dobra. Jezu, jak to drzeryja. Nie, znaczy mam nadzieję, że nie pytasz się mnie o moda, bo... tak, o moda. Bo się na tym nie znam. Kropo, możesz mi powiedzieć, co ty kurwa robisz? O nie, te w dół są w drugą stronę. Jeszcze chyba ten jeden. Dobra, cyk. Tylko tak, jeżeli tutaj jest jeszcze podłoga... Kuki, ale ogarnij, że to nie kropa, tylko koty w grze. Jakby to zrobić? Zróbmy tutaj... Jeszcze o jeden, nie o dwa. To jest raz, dwa, trzy, cztery, na pięć. No dobra. A nie. Kurwa, żeby to był środek. By to już musiało zakręcić. Można to zrobić i tak. Bo to jeszcze pójdzie w dół. Dobra. Czekajcie, muszę tutaj jakąś... Światełko pierdyknąć. Powiedziałam, że za głęboko. Zróbmy tu na cztery głębokie. Czyli to jest 3. Nie, jeszcze z jedno. Czy jedno, czy nie? Ile to ma wtedy tu różnicy? Aha, jestem zajebista. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ja myślę, że starczy. Dobra. Okej. Jeszcze trzeba tutaj ścianki pozmieniać. Ola, nie wiem jeszcze. Rudy, ale ja tak mam wszędzie. Widzisz, też tak mam, tylko no jest... Wiadomo, że to będzie drewnem wypełnione, nie? Najpierw zrobię klocek, to przecież nie wejdziesz.
Fuck, nie. Teraz, a jak ci mówiłam wcześniej, tu nie. Kaczusz, zapoznaj się z kanałem, wtedy zadawaj takie pytania, naprawdę. Misiek. Jak ja zrobiłam sufit? Aha, sufit też w drewnie. Czekajcie, co bym cyckami nie przyświeciła. No. Go. Go. Tak już się rudy przyzwyczaiłam do moich schodów. Nie, to już będzie z glowstone'a. Tak, bo tu, tak, tu już idzie sufit. Dobra. Siemka, siemka. A gdzie słyszę zombie? Bezpieczna strefa wytyfy. Dobra, i tu już budujemy normalnie. Czy już jeden za dużo to zbudowałem? Dobra, teraz wytyfy. Teraz czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Piętnaście od końca schodów. To lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. I to jest ściana końcowa. Łoż ty w pizdziec. No to trochę nas czeka kopania. Co, przygotujmy sobie jeszcze tak, raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy. No i mamy całą ścianę końcową. Mamy portale. No tutaj. Coś mi tu kurwa charchocza. W ogóle jak wam się moja łazienka podoba? Nic tu nie wylazło. W sumie to idźmy się przespać. To się cieszę, że wam się podoba, bo taki totalnie mój własny projekt. Projekt łazienka. Wiem, że nagle wyskopania są... No ale cóż. Mam nadzieję, że jakoś wytrzymujecie. W ogóle to już trzeba mieć być mną, żeby wybudować sobie mały domek, a po czym piętra budować w dół. Ale ja lubię być inna niż wszyscy. Tak, tu jest 3, więc... Czy zaczęłabym od wykopania sobie oświetlenia w miarę? Czy miejsca pod glowstone'a? Teraz 2, 3... Byśmy w ciemnościach nie siedzieli za bardzo. Teraz to jest 2 i to jest 3. Czy to dobrze zrobiłam? Tak. Dobra. Ja też wolę małe domki w Minecrafcie. Wolę mieć wszystko jakoś tak pod ziemią.
I ogólnie nie lubię dużych domów, że żeby przejść z punktu A do punktu B trzeba iść 100 km. W ogóle tutaj mam jeszcze w planach pokój dla NPC-a, bo stwierdziliśmy, to znaczy ja stwierdziłam, że chcę mieć NPC-a w domu, co najmniej jednego. A może nawet zrobimy sobie dwóch. Nie wiem, co różni NPC sprzedają, będę się musiała zapoznać i stwierdzić, jakich bym tutaj chciała. Czemu nie zbieram surowców? Bo mam surowców od zajechania jeszcze trochę. A tu widzisz, Rudy, i odwrotnie, ja nie lubię zamków. Przecież tak jak my teraz mamy ten stary magazyn, no to... Warpniesz się, znaczy tepniesz się spawnem, a potem idziesz i żeby dojść do magazynu, to już ci nogi do dupy wchodzą. Czy mam wystarczającą aha, mam to... Ale kobla sobie mogę poprzypalać. Baro, tak z ciekawości, masz w planach zrobić na konkurs jeszcze farmę kaktusa, czy... Czy tylko przy tej jednej zostajesz? W ogóle powiem wam, że już parę fajnych farm dostałam. Kurwa, nie mieści mi się tu. Ten gravel wypier... No, to mi się nie zmieści. To sobie wrzućmy tutaj. Na ten czas unegdaj. To i ten gravel stąd. I jeszcze trochę kobla. Dobra. Domki w drążyny w górze są spoko. Aczkolwiek ja ostatnio, kiedyś bardzo lubiłam się w górach budować. Teraz jakoś tak wolę płaskie tereny i coś tam sobie na tym wyczyniać. Dobra. Nie wiem, czy planujemy iść do Endu. Ostatnio jakoś tak ciężko nam się jakoś zgrać czasowo, żebyśmy większą grupą osób grali. Każdy coś tam sobie buduje. Kuba się już całkiem ładnie rozbudować. Wojtek jest aktualnie na etapie budowania domu. Myślę, że na początek sobie właśnie zadbamy o to, abyśmy... Co, idźmy sobie ciepnąć tym jajkiem. Abyśmy jednak byli rozbudowani i każdy miał jakiś tam swój domek, swoje rzeczy. Rudy, to przecież nasz zamek powstał w sumie w 2 dni. No ale też jakby miał teraz być, to już by był number three. A ja ostatnio dużo czasu spędzam w domku na budowaniu. To co wracam, to są jajka po prostu. Jajka everywhere, a zawsze narzekam na brak jajek. 7... O Boże. Ale to jest pytanie, czy to jest stwierdzenie, bo... Zresztą ja nie wiem, ja tej przepalarki nie robiłam, ją robiła Magda, a... Według projektu Wojtka, o ile mnie pamięć nie myli.
Moje kociaki jak grzesny siedzą, ten w ogóle skrzywdzony przez los. Teraz tak, schody mi są już niepotrzebne. Potrzebne mi są barierki. Drewno mam. Aha, tutaj mam jeszcze staka tego, dobra. Ale desek nie mam. Okej. I... A, tutaj. A w ogóle muszę dorobić. To się tak robiło? Jep. Dobra, tego mi nie braknie i... Glowstone'a. I teraz zostawmy sobie tutaj to. Okej, dobra. Sorry, że mówię do siebie, ale ten... Tak, obrazy się same losują. Tak to jest zrobione tu na górze? A tu na górze nie trzeba było. Ale tak... Limas, co? Co ty do mnie rozmawiasz? Po jakim ty do mnie mówisz? Czemu ty mnie obrażasz? Okej. Nie. Znaczy nie, bo ja jak sama buduję, to też tak gadam. Także to nie jest do końca tak, że mówię do was. Nie, rozmawianie z samym sobą to oznaka tego, że człowiek w końcu chce porozmawiać z jakąś inteligentną osobą. To jest naukowo udowodnione. Przez amerykańskich naukowców. Kido, ale czego, bo... Nie wiem. Buduję kolejne piętro, ile można to nazwać piętrem domu. Ale mi to jest niepotrzebne, bo ja przepolarkę używam tamtą, a jak będę chciała jakąś inną, to powiem Magdzie, żeby wybudowała. Ja się przepolarkami nie zajmuję, bo ja się po prostu na tym nie znam. Piwem się nie dzielę. Serwer jest serwerem prywatnym. Nie gram na publikach. I stała się jasność.
Jeszcze nie mamy kopalni. Kopalnię Magda będzie budować w najbliższym czasie. Już mi dzisiaj pokazywała, gdzie chcę ją wybudować. Ma tam sobie dociągnąć drogę i zrobić kopalnię. Podobno nawet ma już jakiś pomysł. No krap, nie wiedziałam, że tego tyle tu pójdzie. W ogóle zauważyliście, że live'y z budowania w Minecraftie są zawsze bardzo długie? Siema Kamila. To cholerstwo tak wciąga, że... No to się składa, że ja więcej kopię tutaj na serwerze niż ona. A że tak powiem, kopalnię do zrobienia zostawiam jej. No, prac konkursowych już dostałam całkiem sporo. Mam już nawet dwie takie, które mi się bardzo podobają. Czemu mam wrażenie, że jak widzę, że mam 6 komentarzy, to część będzie o tym, że Magdzie odblokowali konto? Nienawidzę tego, naprawdę. Jestem też dobra, nie skopam z tej ściany, ale... ostro cisnę. Oj, to, że ona kiedyś coś tam wykopała, ty nie wiesz, co ja wykopywałam w życiu. W ogóle się kiedyś zastanawiam, czy sobie pięter nie rozdzielić kolorami drewna, ale mam wrażenie, że nie wyglądałoby to za fajnie. Zresztą no już wprowadzam inne drewno do tych... do pokoju. Nie, na tym live'ie nic poza budowaniem robić nie będę, bo to jest live z budowania. Dobra, i jeszcze go sufit. RPG u mnie pod każdym live'em z Minecrafta jest praktycznie podany w opisie. Już na pewno pod filmikiem konkursowym jest podany teksturpak. No właśnie dlatego ich nie mieszam, bo mi się wydaje, że to będzie nieładnie wyglądać. A właśnie, jeżeli ktoś wysłał pracę na konkurs z Rary, ja bym bardzo prosiła, aby mi to jednak wysłał w postaci linków. Nie będziemy pobierać tego i ściągać. A w ogóle najlepsze są zdjęcia dodane do dysków Google'a. To już jest w ogóle miod niebo. Wtedy nie trzeba naciskać pierdyliarda przycisków, tylko cyk. Dobra. Tutaj coś mamy. Tutaj trzeba będzie coś wymyśleć, tylko jeszcze nie wiem co. Pogadam z Magdą, może się coś ogarnia. Tak, jakieś stoliczki, ławeczki, czy nie wiem, może będziemy jakiś inny pomysł. Jak to zrobić, żeby tylko ty tak ryja nie darły? A baro tak po prostu, bo wysłałeś jedną, więc mówię, zapytam się o drugą.
Dobra, domek nam się rozrasta. Myślę, że jest w porze. Więc możemy sobie kończyć z live'a. Jeszcze zrobię porządek w ekwipunku. Bo co jak wcale porządek być musi. O, jedno. Akurat koty są moje. No farma raczej w stylu nowoczesnym, biorąc pod uwagę, że cały dom jest w stylu nowoczesnym. Dobra, to hasło końcowe na dzisiaj. Hasło końcowe na dzisiaj. Skaczemy na pięterko. Oj, tam nowoczesne, że na wodzie. Ma być ogólnie nowoczesne. To trzymajcie się i cześć!